Powiedzieliśmy sobie, że nauki przyrodnicze prowadzą dialog z przyrodą i że językiem tego dialogu tak naprawdę jest matematyka. No ale zastanówmy się teraz, w jaki sposób ten dialog może być prowadzony. No i do dyspozycji nauk przyrodniczych są takie trzy metody, trzy narzędzia, można powiedzieć. Obserwacje, eksperymenty i pomiary. No, obserwacje polegają na tym, że śledzimy zjawisko w jego naturalnym otoczeniu. Mogę sobie wyobrazić, że to właśnie którejś z was obserwuje przez lornetkę ptaki, na przykład w swojej okolicy. No i wynikiem tych obserwacji mogą być na przykład rysunki, szkice. Tutaj ktoś bardzo starannie obserwował rośliny i naszkicował je w swoim szkicowniku. No i teraz oczywiście możemy wyciągać z tych obserwacji różne wnioski. Chcę też powiedzieć, że obserwować można nie tylko zwierzęta czy ptaki, ale też zjawiska fizyczne. No, do takich najbardziej popularnych chyba zjawisk fizycznych należą cykliczne wschody i zachody słońca. Tak? No i tutaj wniosek, jaki został wyciągnięty z tych obserwacji, jest taki, że Ziemia kręci się wokół swojej własnej osi. Tak? Albo na przykład cykliczność pór roku. Tak? No i rozmawialiśmy na lekcji o tym, skąd się biorą pory roku. Ja nie będę teraz do tego wracał, ale myślę, że sobie na następnej lekcji przypomnimy, skąd biorą się pory roku. Tak naprawdę to istnieją zjawiska, które da się tylko obserwować, bo biegając nieco naprzód, mogę powiedzieć, że oczywiście staramy się też odtworzyć te zjawiska w laboratoriach, przeprowadzając doświadczenia. No ale wszechświata nie jesteśmy w stanie odtworzyć w laboratorium, tak bym powiedział. No i stąd możemy go tylko obserwować. No i tutaj narzędziami do obserwacji wszechświata, który jest niesłychanie interesujący. Niesłychanie interesujący to zarówno nasz Księżyc, jak i planety i księżyce planetarne i galaktyki i to, co się dzieje wokół nich. To jest absolutnie cudowna sprawa. No takimi narzędziami są teleskopy, wielkie teleskopy. Tutaj wizja artystyczna czegoś, co się nazywa Extremely Large Telescope, wspólny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej, także należy do tej agencji Europejskiego Obserwatorium Południowego, do tej organizacji także należy Polska, ale ten teleskop kosztuje $1,5 miliarda. Ma kosztować, bo jest w tej chwili w budowie. No ale niekoniecznie trzeba, aby cieszyć się z obserwacji tych wszelkich cudów, jakie niesie, ma dla nas wszechświat, trzeba fundować sobie teleskop za $1,5 miliarda. Tu macie kogoś, kto obserwuje niebo za pomocą amatorskiego teleskopu, który jest znacznie tańszy, a takie najtańsze teleskopy to w tej chwili kosztują w granicach, tam lunety w granicach pewnie 300, 400, 500 zł i strasznie was namawiam na to, żeby, szczególnie jeśli mieszkacie na wsi, w miejscu, w którym niebo jest ciemne, gdzieś z daleka od bardzo silnych lamp, żeby kupić sobie taki teleskop i chętnie podpowiem wam, czy pan Karol wam podpowie, pan od astronomii, który się na tym zna po prostu znakomicie, podpowiem wam, co i kiedy warto obserwować. No więc to są obserwacje, to jest po prostu bierne przyglądanie się przyrodzie wokół nas i w nadziei, że znajdzie się pewne regularności, te regularności można będzie opisać i wyciągnąć z nich wnioski. Takim narzędziem przyrodnika bardzo często jest szkicownik. A zresztą, co będę długo na ten temat się rozwodził z panią Hanią, na pewno żeście takie obserwacje w lesie
już w młodszych klasach prowadzili. No to teraz przechodzimy do eksperymentów, do doświadczeń. Doświadczenia polegają na tym, że w specjalnie takich przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, w specjalnie przygotowanych warunkach, będziemy umieszcza się specjalnie zbudowane urządzenia, które pozwalają na stworzenie, na wywołanie tych zjawisk i zaobserwowanie ich po prostu w laboratorium, w tym pomieszczeniu. Tak? Że możemy na przykład te zjawiska wywoływać wiele razy po to, żeby móc je zaobserwować. To jest też bardzo przydatne, jeśli chodzi o zjawiska, które dotyczą na przykład no, bardzo, bardzo małych obiektów, atomów. Tak? To trudno jest to zaobserwować tak po prostu gołym okiem, a na dodatek pamiętacie, że chcemy na fizyce badać własności układów złożonych tylko z kilku atomów, więc trzeba jakoś je oddzielić od tego całej reszty świata. No i do tego służą laboratoria, do świadomego wywoływania, czy też świadomego tworzenia pewnych sytuacji, w których zachodzą interesujące nas zjawiska i do obserwowania tych sytuacji. No ale oczywiście my, to zdaje się jest laboratorium na Uniwersytecie Śląskim, ale my mamy tutaj pracownię przyrodniczą i w tej pracowni przyrodniczej, ta pracownia przyrodnicza od czasu do czasu całkiem często też będzie się zamieniać na laboratorium, aczkolwiek nasze urządzenia, które będziemy budowali samemu, nie będą aż tak skomplikowane i nie będą aż takie drogie. No i tu mamy przykład doświadczenia z nurkiem Kartezjusza. O tu. Ten film jest na naszym kanale Eureki. No i można zobaczyć, co się dzieje. Jak ścisnę tę butelkę, to się dzieje na zapleczu pracowni fizycznej czy pracowni przyrodniczej, to ten nurek Kartezjusza tonie, to jest tonie tak, że już się nie podnosi do góry. A teraz jak odkręcę korek tej butelki, to on, popatrzcie, wypłynie. Interesujące zjawisko, prawda? Ciekawe, dlaczego tak jest. No, będziemy to doświadczenie wykonywać i będziemy się zastanawiać, ale widać, że to jest dość udało się zaobserwować dość interesujące zjawisko. No i w końcu pomiar. Pomiar, mówiliśmy, że fizycy rozmawiają z przyrodą w języku matematyki, uzyskują, potrafią uzyskiwać od niej odpowiedzi, które są liczbami. Pytanie, skąd się te liczby biorą? No, trzeba coś zmierzyć. Co to znaczy zmierzyć? Zmierzyć to znaczy porównać jakąś tam wielkość z wzorcem ustalonym przez nas wcześniej. Tak? No na przykład chcemy wiedzieć, jaką długość ma sznurek, będziemy badać długości sznurków na kolejnej lekcji, to w tym celu trzeba porównać długość sznurka z linijką. Z linijką. Ta linijka będzie naszym urządzeniem pomiarowym. Tutaj macie zdjęcie linijki. No kłopot jest taki, jak ten sznurek będzie dłuższy niż 15 cm, tak? To trzeba mieć dłuższą linijkę i w taką dłuższą linijkę się zaopatrzymy. Natomiast długość generalnie w fizyce mierzymy w metrach, tak? Wiemy, że czasem wygodnie jest nam używać innych jednostek, na przykład jak krawiec mierzy nas, żeby uszyć nam jakieś ubranie, no to używa centymetra krawieckiego i to jest taka linijka, która pozwala zmierzyć różne nasze wymiary w centymetrach. No, możemy mierzyć w milimetrach, albo możemy mierzyć w kilometrach, a na świecie, w innych krajach, na przykład w krajach anglosaskich, używa się takich dziwnych jednostek, jak stopy, jardy, mile i tak dalej, i tak dalej. No, coś tutaj się włączyło. Muszę to wyłączyć. Dobrze. Już wracamy. Jeżeli chcemy natomiast zmierzyć, ile czasu trwa dane zjawisko, no to musimy porównać czas trwania tego zjawiska ze wzorcem czasu. No i do tego używamy zegarów, prawda? Zegary pokazują, jak długo trwa. Pokazują, odmierzają czas. No, czas w fizyce będziemy mierzyć w sekundach.
No chociaż oczywiście czasem wygodnie jest używać innych jednostek, milisekund, minut, godzin, lat itd., itd. A tu macie wzięte z internetu zdjęcie no, takiego zegara sportowego. Tak? Ten zegar mierzy tutaj czas w godzinach, minutach i przepraszam, w minutach, sekundach i setnych częściach sekundy. Tak? Minuty, sekundy i setne części sekundy. Taki zegar przydaje się na zawodach sportowych, jeśli chcemy na przykład zmierzyć, jak szybko ktoś przebiegł 400 metrów. No dobrze, to został nam jeszcze tylko jeden film, w którym opowiemy sobie na przykładzie pewnego doświadczenia i pewnego pomiaru, jak to pewnej obserwacji, pewnego doświadczenia i pewnego pomiaru, jak to wszystko wygląda w praktyce.